Dzień dobry, dzień dobry. Zauważyłam, że ostatnie wideo z przepisem na chleb pszenno-żytni bardzo Wam się spodobał, więc mam dzisiaj dla Was jeszcze jeden przepis. Jeszcze lepszy, bo przepis na super łatwy, błyskawiczny, zdrowy chleb pełnoziarnisty. Kierowcy w trasie, jak wiadomo, nie zawsze mają dostęp do takiego zdrowego, pełnowartościowego jedzenia, dlatego tym bardziej powinni w trasę ze sobą brać taki chleb pełnoziarnisty, bo dzięki ogromnej zawartości ziaren, otrębów i płatków ten chleb to jest skarbnica witamin i składników mineralnych. Dlatego zostańcie ze mną do końca i przekonajcie się sami. Ojejku, jejku. Chlebek się, masełko się topi. Chlebek jeszcze cieplutki. Ale pycha. No, ten chleb to nam wyszedł. No dobra, to bierzemy składniki. Po pierwsze ziarna, uprzedzając Wasze pytania, pojemniki są z AliExpress i rzeczywiście są świetne, szczelne i można je stawiać pionowo. Tego wszystkiego potrzebujemy. Sezam i amarantus mamy już jeszcze. Takie, też mniejsze. Tutaj już mam odważoną, gotową mąkę, ale idziemy do ziaren. Siemię lniane poprawia perystaltykę jelit i jest bogatym źródłem zdrowych tłuszczy. Pestki z dyni mają dużo cynku, poprawiają męską sprawność seksualną, wspierają odporność, obniżają ryzyko miażdżycy. Otręby zawierają dużo błonnika, sprzyjają pożytecznej florze bakteryjnej, regulują poziom glukozy we krwi, obniżają cholesterol. Sezam to źródło żelaza, wapnia i magnezu. Płatki jeglane to źródło witaminy z grupy B. Ziarna słonecznika to znowu zdrowe tłuszcze oraz źródło witamin E, B, A, która świetnie wpływa na wzrok, oraz D, której o tej porze roku nam bardzo brakuje. Płatki owsiane to bogate źródło białka, tłuszczu oraz witamin E, która jest witaminą młodości. Płatki amarantusa to już w ogóle kosmos. Mają bardzo wysoką zawartość wszelkich minerałów i witamin, ale zawartością żelaza i wysoko przyswajalnego białka biją wszelkie produkty. A tą roślinę na pewno kojarzycie z okrutków babci jako roślinę ozdobną. No i tutaj mamy cukier, sól i drożdże. Pamiętajcie, świeżutkie drożdże muszą być. No to zaczynamy. Chodźcie. Zaczynamy od drożdży. W takiej kostce mamy 100 gram. Potrzebujemy tylko połowę. No, ale zawsze lubię wziąć tą większą połowę. Drożdże tak musimy sobie pokruszyć. Tak jest. Teraz cukier. Tak jest. Trochę pomiażdżyć. Teraz jeszcze sól. Najpierw będzie solony. Dobra, drożdże już się robią mięciutkie. Widzicie? Zobaczcie. Dobra, wlewamy teraz wodę. Woda oczywiście ciepła, ale nie gorąca, tak żeby nie zabić drożdży. Trzeba stworzyć dobre warunki do wyrastania. Troszeczkę sobie zostawię, żeby nie mieszać. Także wymieszać wodę. O, utopiłam sobie. I teraz dodajemy wszystkie składniki suche. Na tym polega właśnie geniusz tego przepisu, że pierwsze wszystko mokre, później wszystko suche i załatwiamy sprawę w jednej dużej misce. Tutaj mam odmierzony już i przesiany kilogram mąki, więc sypujemy wszystko
Pierwsze otręby. Ja mam otręby pomieszane tutaj i owsiane, i pszeniczne. Cała szklanka. I wszystko do miski. Teraz słonecznik. Wydalać. Słonecznik. Tyle samo dyni. Siemielniane. Ja mam dwa rodzaje, takie ciemne i złote. Więc na połyżce. Tutaj mamy sezam. Możecie dać albo dwie łyżki sezamu, albo tak jak ja, właśnie łyżka sezamu i do tego łyżka płatków z amarantusa. Jedno i drugie jest ciężkie, więc możecie sobie te płatki, wszystkie nasiona mniej więcej zastępować, ale wagowo koniec końców musi się wszystko składać, musi się wszystko zgadzać. Więc płatki z amarantusa. Amarantus to jest najzdrowsze zboże świata. I na koniec płatki. Ja sobie zmieszam płatki, to są owsiane, a to są płatki jaglane. Jaglane są lżejsze. Ej, dużo. Mi się zmieszały. No nic, będzie tyle. I ostatnie płatki. No i mamy wszystko. Popatrzcie, jak teraz wygląda moje ciasto do wymieszania. Spróbujemy. Trzepaczkę na początku. Teraz daję sobie resztkę wody. No popatrzcie, jedna minuta i moje ciasto jest gotowe. Taką ma konsystencję, wszystko fajnie się wymieszało. No po prostu genialne. Dobra, teraz ciasto zostawiamy do wyrośnięcia. Oczywiście w takiej dobrej, pokojowej temperaturze. Czyli minimum 22 stopnie. No ciasto sobie rośnie. Popatrzcie, podwoiło objętość. Dajemy je do blachy. Blachę mam bardzo grubo wysmarowane masłem, masełkiem, dzięki temu na ten chleb dużo lepiej smakuje. Po pierwsze kilka razy tak wymieszać, żeby on sobie siadł, o, żeby to ciasto, żeby to powietrze uciekło. Ale ładne ciasto, jejku, jakie to jest ładne ciasto. Aż nie boję się chwalić, że mi zakalec wyjdzie, ale jak mam mieć zakalec? Wiecie, ważne jest to, żeby były dobre, świeże drożdże. Jeżeli macie jakieś stare drożdże z lodówki, to nie polecam. Świeżutkie drożdże, dobre składniki i jak ma wyjść coś złego. Dobra, stryknie mu, myślę. Przelewamy. Ile to będzie gdzieś tyle? Nie wolałam wszystkiego na raz. Do jednej blachy. Dobra. Chleb już wyrównany, gotowy do drugiego wyrastania, więc tak, albo ładnie przykrywacie ściereczką i do ciepła, niech sobie wyrośnie, albo jeżeli macie w swoim piecu, ja mam piec konwekcyjno-parowy, który ma program do wyrastania ciasta drożdżowego, więc ja idę z tym do pieca, 35 stopni i rośnie. Patrzcie, jak urósł mój chlebek. No, ładnie urósł. To co? Możemy teraz piec. Także jak to było? Świeże.
Tam ziarniste. Woda. No i się pieczy. Ile? 180 stopni i 50 minut według tego piekarnika. Dobra, no to wytrącamy chlebki z blachy. Aha. Popukać, ale prawie. Na sępku pachnie. O Jezu, jak to pachnie. Byście tylko mogli powołać, poczuć jak to pachnie. Drugi do kompletu. Znowu pukamy. Jak dudni, słychać taki głuchy dźwięk. To znaczy, że jest upieczony. Mocno. Mama kiwa głową, że tak. Jak wiecie, to są wszystkie przepisy, nie moje, przecież tylko mojej mamy. Moja mama wypróbowała, stwierdziła, które najlepsze i cały czas mi tu podpowiada. Przepis na ten konkretny przepis akurat mama dostała od swojej koleżanki, pani Marysi. Pani Marysiu, pozdrawiamy. Chleb nam wyszedł bardzo dobrze, dziękujemy. Kierowcy będą się żywić lepiej w trasie. Dajmy mu chwileczkę odpocząć. No i wiecie, że jego trzeba spróbować. Ale pycha. A, co sobie będę żałować. Piękny. Do tego coś do chleba. Mam tu taką pieczeń. Popatrzcie. Też oczywiście domową. A, też to sobie będę żałować. Przepis na taką pieczeń przygotuję Wam na kolejny odcinek. O. Tak, wziąłem sobie ogórka kieszonego. A co będę jadła, sam chleb? Dlatego trzeba jakiś warzyw. Wiadomo, że jest zima, to polegamy na warzywach kiszonych. Przepis na ogórki kiszone, doskonałe. Słuchajcie. Macie u mnie na kanale. Załączę w opisie. Paprykę chyba też mam. Przepis na paprykę marynowaną. Co mi się wydaje. Papryka marynowana, domowa. O! I tak to można żyć, co? Kolorowo, popatrzcie. No tęcza na talerzu. Posłuchajcie, jak chrupie. Będę jak Makowicz. Musicie spróbować.